I zagrajmy dalej w Chinggis Khan. Training. No już tylko im o 3 wzrasta. Bo mamy 20 jednostek. To się tak rozbija, paskudnie, nie? No musisz jakiegoś dobrego dzieciora zrobić, zanim umrzesz ze starości, no. Wierzę w ciebie, Chinggis Khanie. 9 jednostek. Ci mają tylko 3. Jakby mu tak złoto podesłać jakieś. O, 140 ekonomii. Nieźle porządził. Dobra, z 12 mu wyślemy. I tutaj jest ten doradca, którego miałem stąd ściągnąć. Z dziesiątki, nie z Korei. Tylko na kogo go by wymienić? Na Kale na przykład. Kala. I mamy teraz Beb Zangguo. Dobra, rest. Ajubic, przestałem istnieć. Tak? Ajubic, nie pomyliłem się? Tak. I teraz wydamy rozkaz. Mogę zobaczyć, czy on czasem tego nie roztrwonił. Nie, dobrze jest. Chociaż przydałoby mi się jeszcze trochę surowców. Zrobimy tak. Cent. Jedzenie, tutaj. 3000. I stamtąd pieniądze z 12. Ponieważ nie można tak przesłać dwóch rzeczy na raz w jednej prowincji, nie? Więc trzeba to zrobić z osobnych. Kupmy uzbrojenie. As you ordered. Czasami nie chcą tego robić. I wtedy się ich wymienia. Jeszcze przetrwali. Rodziła się dziewczynka. No dobra. Stefania. I wypadałoby kogoś podbić, nie? Bo już się to zaczyna robić nudne. Ale frajer. A ja muszę zobaczyć, gdzie to było, co 140 ekonomii miał. Tutaj, tak? Jak oni tutaj mają ten labor? Construction na 30% tylko? I mają coś tak dużo ekonomii? Bo to od construction to wzrasta, nie? Ta ekonomia. To jest dziwne w sumie. Dobra. Order. Atak. I tutaj jeszcze wyślemy im zapomogę. Bo sobie chłopcy nie radzą. 3000 na przykład. I jedzenia, a niech będzie tam 309, o, żeby równo było. Nie mieli szans. Nine! Nine! Jakie głupienie! Rekrut. Nine! A ten execute. Nine. Rajadu. Le. Co? Jesteś słabym władcą w tych krainach. Poddaj się lordowi Ryszardowi I. Zapytaj mi się, co sądzi na tym nasz doradca.
Naszemu doradcy nie wydaje się, żeby oni byli w stanie nas zaatakować i powinniśmy odmówić. No jasne, bo przecież jakbym kliknął surrender, to by to oznaczało koniec gry. No co za idiota by wcisnął surrender, no... Ignorę. Zrobimy tak, policy decree. Ci tutaj. Agrykultura na 0. Nie, na 5%. Herding. O, przyprawy tutaj robią. Ale będziemy tutaj stawiać głównie na ten. Na prowincję. Nie? Na rozwój prowincji. State policy. Balance. Aha. Doradca musi być. Balance, quality i tutaj invade. I postawimy im doradcę. Przykład. No, przykład. Tego. Rajadu, nie? Dobra. Jeszcze natura. Dwanaście jednostek mają, a ci mają tylko 4 i to jest brat króla, albo przynajmniej ten mąż jego córki, o. Pff. I tutaj też Melman. Szkoda, że nie Melmak, by ten. Alf pochodził z Melmak, nie? Z planety Melmak. Dobra, zniszczcie ich. Nie, nie będę już nic inwestował, tylko... Family! A jak się tutaj prezentuje sytuacja? Cienko. Turkestan. No, nie mieli szans. Co zrobimy z więźniami? Jest wyjątkowo słaby. A tego, co ciekawe, to jest brat króla, a możemy go zrekrutować, nie? Dziwne to jest. Zagłuło. Sokiem. No of course, of course. No nie... Ryszardzik. Tak podskakujesz? Przegrałeś. Haha. Frajer. Kuragir. Co to jest? Spadaj. Kurahara. Spadaj. Naihara, spadaj. Dziwne są te hinduskie imiona w tej grze. Nie wiem, czy taki ten? W Brawlu też takie imiona mają ci Hindusi? Tylko słyszałem na przykład o Mohinderze, nie? Bo to w Heroes on był. Ojej, chyba to jest koniec Ryszarda. Szkoda, bo on był słaby. I teraz mógł mieć lepszego władcę. Poza tym ja go chciałem zrekrutować. Ciekawe, kto został teraz królem Wielkiej Brytanii. Czy tam królestwa Angevin. To tutaj Melmak rządzi. Jakiś Mazwin. Może 31, co? O, ten jest chory. Ojejejejejejejej. Jostan. O Jezus. Dobra. Powiedzmy, że jeżeli ten... Że jeżeli Ryszard I jest do dupy władcą, to ten jest do podwójnej dupy. Wojna? Wojna będzie w filmie następnym. Podbijemy sobie.